Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie test LTE. Puścimy sobie filmik w 4K na YouTubie. Zobaczymy, jak to pójdzie w najwyższej rozdzielczości na ekranie Quad HD i przetestujemy sobie tutaj LTE teraz. Mam tutaj na T-Mobile'u usługę LTE, internet, tak więc zobaczymy, jak to sobie poradzi, jak smartfon sobie z LTE poradzi z filmem 4K w najwyższej rozdzielczości. Ok, pierwszą rzeczą oczywiście trzeba wsadzić kartę. Musi być urządzenie wyłączone. Musimy sobie za pomocą igiełki wyciągnąć slot, wysunąć, uzupełnić o kartę SIM. Tutaj akurat w wersji nano SIM. Ok, gotowe. Ciach do szufladki i wsuwamy. Ok, gotowe. Uruchamiamy sobie urządzenie. Ok. Chwilę, niech się uruchomi. I sprawdzimy sobie, jak sobie telefon radzi właśnie z najwyższą rozdzielczością, czy pociągnie, czy LTE da radę właśnie tutaj w smartfonie. Sporo osób to ciekawi, dlatego też sprawdźmy sobie to. Ok, połączono z siecią Wi-Fi, ale Wi-Fi wyłączymy na czas testu. Zostawimy tylko i wyłącznie LTE. W ten sposób może zrobimy. LTE już jest, jak widzicie. Tak więc możemy zacząć test. Pierwszą rzeczą oczywiście uruchomimy sobie najpierw naszego YouTube'ka jako aplikację i zobaczymy, czy jesteśmy w aplikacji w stanie wygenerować 4K jakiś film. 4K 60 klatek. A i dowolny jakiś film, który jest w 4K. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie uruchomić obraz żyleta. Jakość. Wyższej jakości niż jakość wyświetlacza nie jesteśmy w stanie uruchomić. Czyli Quad HD możemy sobie uruchomić. Proszę bardzo. Sprawdźmy jeszcze raz jakość. Tak, jest Quad HD. Zobaczcie, jak to działa. Zobaczcie sobie kąty wyświetlacza, kąty widzenia, jest bajka. Moim zdaniem jeden z najlepszych albo najlepszy wyświetlacz na rynku, jeżeli chodzi o smartfony. Zobaczcie szczegółowość. Nagrywamy teraz ten film z Sony Xperia Z. Piątką w 4K, tak więc powinniście mieć maksymalną rozdzielczość. Jak sami widzicie, jest perfekcyjnie. Obraz jest czarniutki. Wszystkie czernie są idealne. Bardzo jasny, bardzo żywy obraz. Podglądając się tu na ekranie Sony Xperia Z5, obraz jest mniej żywy niż jeżeli ja go widzę tutaj na żywo. Ale sami widzicie, jak jest. Jest cudo. I na tym myślę, że zakończę ten teścik. Jest perfekto. Nie ma się do czego doczepić. Jeszcze sprawdźmy sobie jedną rzecz. Jeżeli chodzi o T-Mobile'a, wyrabia LTE. Jeżeli chodzi o smartfona, też wszystko wyrabia. Teraz jeszcze zróbmy sobie taką
opcję testową, czyli wejdźmy sobie do Chroma, przeglądarka Chrome, gdzie ona się podziała, tu, i uruchomimy sobie przez Chroma. YouTube. Teraz jeszcze pełna wersja. Wyszukiwarka. K 60 klatek, proszę bardzo. Ten sam film, Ultra HD, 4K, 60 klatek, proszę. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie ustawić 4K rozdzielczość. Niech się tylko załaduje. O, i teraz sobie ustawimy tutaj 4K. I na pełny ekran. Tak, zezwalaj. O, już się ruszyło. Dobra, załadowało, coś tam zbuforowało. Tak więc teraz jest obraz w 4K, tak jak widzicie.